Biją zegary, sekunda goni się sekundą na okrągło. Skąd tyle pary, tyle tupetu, że tak ciągną się i ciągną. Kiedy się zastanowić, to ze zdziwienia człowiekowi staje mózg. Co to za motor, który popycha nieustannie tryby czasu? Co to za rotor, czy to na popych, czy na pociąg, czy na zasów? To się nie mieści w głowie, no chyba, że ktoś ma jak baniak duży łeb. I w tym się streszcza prawda złowieszcza, że czas nie zając, nie królik, nie nutria. I zawsze trzeba poczekać do jutra, żeby na jutro można było mówić dziś. Więc nie mów hop, nie mów hop dziś, nim nie przeskoczysz jutro dzisiejszego dnia. Bo czas rzecz prosta, ma prędkość konstans i nie pomoże przyspieszać, dopalać. Godzina dobra zła, 60 minut trwa, żadne 50 czy 66, numery te nie wchodzą w grę, ole! 60 minut, 60 minut, tyle mieści się w godzinie. Dokładnie. 60 minut i jeśli możesz, zaraz przekaż to rodzinie. Niedużo to nie mało, można powiedzieć, że to jest jak raz w sam raz.